Cześć! Dzisiaj chciałabym Wam troszeczkę poopowiadać o trzech cudownych zestawach, które w ostatnim czasie trafiły w moje ręce. I mowa tutaj będzie o zestawach z Makeup Revolution. Pierwszym z nich jest to Ultra Cerevation Lip Collection. Prezentuje on się w ten sposób. I tutaj w opakowaniu znajdziemy... I tu w opakowaniu znajdziemy sobie 6 szminek. Dwie o wykończeniu matowym, dwie o wykończeniu semi-matt oraz dwie o wykończeniu high shine. Mamy tutaj bardzo dużo ciekawych kolorków, aczkolwiek fanki nude nie znajdą niczego dla siebie. Osoby, które są strasznie przeciwne różom, również nic dla siebie nie znajdą, bynajmniej takie jest moje zdanie, ponieważ mam tutaj dwa odcienie różowe oraz wszystkie są zachowane mniej więcej oraz wszystkie mają delikatny różowy podton, więc jeżeli wiecie, że nie lubicie w ogóle totalnie żadnych różowych tonów, to też nie będzie zestaw dla Was. Natomiast ja stwierdzam, że jest to bardzo ciekawy zestaw, bardzo mi się on spodobał, zarówno na zdjęciach, jak i później w rzeczywistości, kiedy już do mnie przyszedł. I zacznę od pierwszych dwóch najjaśniejszych odcieni. Są to takie dwa piękne kolorki, kolorek nude oraz różowy kolorek. Kolorek nude mam teraz właśnie na ustach. I jest to wykończenie velvet, czyli semi-matte. Semi-matte nie jest to takie do końca 100% matowe wykończenie. Ono ma bardzo, bardzo delikatny, bardzo subtelny połysk. Oba te kolory są mega, mega kremowe, bardzo ładnie się rozprowadzają, pięknie prezentują się na ustach. Natomiast zauważyłam, że dość szybko zbierają się w zmarszczkach, które pojawiają się na ustach po prostu, kiedy mówimy. Kolorek różowy to jest taki śliczny, bardzo dziewczęcy, delikatny odcień różu. Bardzo ładny, dość szybko zastygają na ustach, aczkolwiek są takie bardziej welurowe, powiedziałabym. Nie są to takie pomadki, które nie czuć w ogóle na ustach, bądź które strasznie czuć. One mają raczej takie właśnie delikatne, welurowe wykończenie, delikatnie je czujemy na ustach, zjadają się, nie są jakieś mega, mega trwałe, 2-3 godzinki spokojnie wytrzymają, natomiast no niestety raczej nie dłużej. Nie mają jakiejś mega ogromnej wytrzymałości na ustach. No ale cóż, kolory są bardzo ładne. Kolejne dwie pomadki pokażę Wam, pomadki Ultra Velour, czyli wykończenie 100% matowe. I według mnie to jest taki mat, tak samo jak z matowymi cieniami Makeup Revolution. One nie są tak 100% mat, one są tak, powiedziałabym, 80-90% mat. Natomiast gdzieś tam mają taki bardzo, bardzo subtelny połysk w sobie. I tu mamy piękny kolor różowy oraz kolorek taki fioletowy. Bardzo ładne kolorki, natomiast ja nie jestem w stanie ich nosić na ustach. Niestety, kleją się cholery strasznie, co okropnie mi przeszkadza. Pigmentacja jest naprawdę genialna, no ale niestety, jeżeli nie jestem produktów w stanie nosić na ustach, no to co mi po pigmencie? To są te tutaj dwa kolorki. Wyglądają naprawdę obłędnie, są przecudowne, aczkolwiek no niestety do niczego mi się nie nadadzą. Mi jako takie klejenie się produktów na ustach nie przeszkadza, natomiast w momencie, kiedy produkt zasycha, robi się matowy, zaczyna się tak potwornie kleić, że pojawiają się takie grudki koloru i grudki prześwitów, po prostu to nie jest do przyjęcia i dłużej niż 15 minut ta pomadka na ustach przez to nie wytrzymuje, ze względu właśnie na to, że zaczyna się kleić. Zaczyna robić plamy i wygląda po prostu tragicznie. No niestety, ale wykończenie Ultra Velour zdecydowanie, zdecydowanie na minus. Kolejne dwie pomadki są o wykończeniu Intense i jest to wykończenie High Shine, czyli mega, mega, mega błyszczące, mega odbijające światło. Takie właśnie błyszczykowate, aczkolwiek kolory naprawdę powalają, ich pigmentacja jest genialna i bardzo ładnie utrzymują się na ustach. Do tej pory mi się nie rozpływa, mamy tu kolor czerwony oraz fioletowy. I tutaj macie swatch po prostu taki pojedynczy tego kolorku czerwonego.
kolor fioletowy nie jest aż tak mega napigmentowany, delikatne prześwity powstają, natomiast w dalszym ciągu pigment jest powalający. Bardzo ładnie wyglądają, świetnie się prezentują. Teraz możecie zauważyć, że to naprawdę jest mat. W tych czterech tutaj, można powiedzieć o macie, te są naprawdę mega, mega błyszczące. Te bardzo ładnie się utrzymują, jak na właśnie taką błyszczykowatą formułę. Jeżeli dużo mówicie, jeżeli dużo robicie, czyli na przykład jecie, no to wiadomo, one się bardzo szybko zjedzą. Natomiast kolor czerwony, zarówno jak i fioletowy, dość mocno barwią usta, więc w momencie, kiedy się zjadają, widać przede wszystkim to, że zjada się ten połysk. Kolor w dalszym ciągu częściowo zostaje na ustach, aczkolwiek, no tak jak powiedziałam, to nie jest w 100% taka pomadka w płynie. To jest coś bardziej w stylu mega napigmentowanego błyszczyka. Aczkolwiek kolorystyka jest bardzo ciekawa, bardzo fajna. Ten zestaw, jak się nie mylę, kosztował 9,99, a więc 10 euro. I powiem Wam szczerze, że po recenzjach w internecie, które widziałam tych innych pozostałych pomadek w płynie, które są od Makeup Revolution, spodziewałabym się czegoś wow, czegoś więcej niż dostałam, aczkolwiek jestem, jeżeli jesteście ciekawe, jak one się sprawdzają na Waszych ustach, bo być może sprawdzają się, będą się sprawdzać zupełnie inaczej, ja stwierdzam, że zaryzykowałabym i drugi raz kupiłabym sobie taki właśnie zestaw ze względu na to, że mamy dość dużą ilość kolorów. Jeżeli boicie się odważnych kolorów, macie tu fiolet, macie tu bardzo ciemny fiolet, macie tutaj mega, mega rażącą czerwień oraz, oraz piękną fuksję, no po prostu do pokombinowania coś przydatnego. No i zobaczcie, te dwa kolory, których nie jestem w stanie nosić, ponieważ się okrutnie kleją, są najbardziej napigmentowane i trzymają się. Ja tu wycieram je w tym momencie mokrą chusteczką. I teraz do końca filmu podejrzewam, że będę miała takie paskudne słocze na rękach. Trzeba naprawdę, naprawdę szorować, żeby to, te pomadki zmyć, no ale... Ja z zestawu jestem zadowolona, do zdjęć jak najbardziej każdy z tych kolorów się nada. Do zdjęć jak najbardziej nada się każdy z tych kolorów, kolorki bardzo mi się podobają. Ten nude noszę dość często, nawet tak na co dzień. Jest bardzo łatwy w aplikacji, aplikator jest mega, mega wygodny. Także jeżeli jesteście naprawdę ciekawe, jak będziecie wyglądać w takich odważnych kolorkach, no to polecam, bo... w tej kwestii naprawdę się opłaca. Kolejny zestaw, który otrzymam, jest to Ultra Professional Duo Face Sculpt and Illuminate Collection. Wygląda to w ten sposób. I w środku opakowanie to zawiera trzy pędzelki, rozświetlacz oraz duo rozświetlające, brązujące, takie duo do konturowania, które jest matowe. I najpierw pokażę Wam pędzelki. One są brudne, ponieważ przed chwilą ich używałam. Przykro mi bardzo, ale po prostu nie chciałam pokazać ich mokrych, bo mokre tracą troszeczkę swoją formę i nie wyglądają tak samo, jak kiedy są suche. Otrzymujemy jeden bardzo duży pędzel, jest to F104. Bardzo fajny do pudru, bardzo fajny właśnie do nakładania na duże obszary produktów. Bardzo mięciutki, mogę się z nim tutaj po prostu kiziać przez pół dnia. Bardzo fajnie wykonany, no i też bardzo ładnie wygląda. Kolejny pędzelek jest to pędzelek skośnie ścięty, pędzelek do konturowania, czy też do różu, jak kto woli, F105. Bardzo ładnie nadaje się do konturowania, do nakładania różu. Pięknie rozciera, pięknie blenduje, również jest bardzo, bardzo mięciutki. I póki co utrzymuję swoją formę, używam ich od 2 tygodni i były już kilkukrotnie prane, bo biorę je niemalże codziennie, więc no, wyglądają naprawdę bardzo ładnie. I ostatni pędzelek to jest taki bardzo malutki, precyzyjny skunksik do rozświetlania F103 i właśnie on tutaj służy przede wszystkim do nakładania rozświetlacza na szczyty kości policzkowych, takie bardzo dokładne. Nakładanie właśnie rozświetlacza, później można go pięknie rozetrzeć i jest to prawdziwy skunks. Białe włosie jest włosiem dłuższym, czarne włosie jest włosiem krótszym, to nie jest tak, że końcówki czarnego włosia są zafarbowane, nie, to jest prawdziwy właśnie pędzel typu skunks,
Bardzo ładny, bardzo mięciutki, świetnie sprawdza się w swojej roli do rozświetlacza. Rozświetlacz mam dzisiaj naniesiony na szczyty kości policzkowych, troszeczkę nad na łuku kupidyna, odrobinkę nos. Natomiast nie wiem, czy kamera to odda, ale ma przecudowny kolor. Jest to taki delikatnie złotawy kolor, aczkolwiek on nie jest bardzo ciepły. Jest dość neutralny, mega napigmentowany. No i przepięknie odbijający światło. Coś cudownego, bardzo mi się podoba, jestem z niego mega zadowolona. No i ostatni produkt w tym zestawie. To jest Duo Face Sculpt. Przepięknie prezentujący się, zawiera w sobie matowy rozświetlacz oraz puder do konturowania. Ja powiedziałabym, że to jest bardziej bronzer, ponieważ on jest dość ciepły. Nie jest pomarańczowy, nie jest czerwony, nie wpada jak w jakieś mega żółte tony. Jest bardzo ładny, aczkolwiek ja do konturowania preferuję coś jeszcze bardziej ziemistego, jeszcze bardziej szarawego, jeszcze chłodniejszego niż ten produkt. Natomiast w dalszym ciągu bardzo ładnie się prezentuje i oba te kolorki wyglądają tak. Jeżeli nie jesteście tak mega wymagające w stosunku do bronzera jak ja, do koloru bronzera, a raczej pudru do konturowania, to na pewno Wam się sprawdzi. Ja bardzo chętnie używam obu tych produktów każdego dnia i naprawdę mogę Wam polecić, bo pigmentacja, to jak pięknie się blendują, jest warte ceny. Zwłaszcza, że za zestaw płacimy 14,99, więc 15 euro. Wychodzi po 3 euro za każdą część. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo niska kwota za tak dobre jakościowo pędzelki i tak świetne produkty do twarzy o dość dużej gramaturze. Bronzer oraz matowy rozświetlacz mają 15 gramów oraz rozświetlacz ten pojedynczy ma 6,6 grama. Więc jest to bardzo duża gramatura, na bardzo długo na pewno wystarczy. Więc jak najbardziej polecam i to jest zdecydowanie mój ulubiony zestaw. I kolejny zestaw zamówiłam jako prezent świąteczny i zamówiłam też dla koleżanki, bo zobaczyła u mnie i po prostu stwierdziła, że też musi to mieć. Nie dziwię się, bo naprawdę jeżeli w przyszłym roku będzie taki sam zestaw, to na pewno go zakupię. Jeżeli mój się skończy, bo póki co to są moje produkty, których używam odkąd dostałam ten zestaw właśnie na bazie dziennej i póki co naprawdę się na nich nie zawiodłam, bo nie bledną, w ciągu dnia utrzymują się pięknie, cudownie się blendują i nie mogę tak właściwie o nich powiedzieć nic złego. I ostatni zestaw jest to Ultra Professional Blush and Highlight Expert. Jest to taki olbrzymi zestaw zawierający dwie palety oraz dwa pędzelki. Pędzelki powtarzają się z poprzednimi. Jest to pędzelek F104, czyli bardzo duży puchacz. Oraz pędzelek F105, czyli ten skośnie ścięty. I w środku znajdziemy również przepiękną paletę 8 róży do policzków. Oczywiście są to róże w odcieniu różowym. Mamy tutaj również takie dwa odcienie delikatnie koralowe, bardziej takie malinowe, zgaszone. Coś troszeczkę wyraźniejszego, taki Barbie Pink, Baby Pink. No, wszystkie odcienie różu, które mogłybyśmy potrzebować, są w tej palecie zawarte. Przepięknie ona wygląda, mega, mega pigmentacja. Trzeba naprawdę bardzo uważać przy nakładaniu, ze względu na to, że no, bardzo łatwo można sobie zrobić wielką różową plamę. Jak widzicie, no, pigment jest po prostu świetny. Jeżeli uważnie się z nimi pracuje, są przegenialne, pigmentacja jest mega, również świetnie się blendują i powiem Wam, że na początku zastanawiałam się, po co jest ten duży pędzel i teraz znalazłam dla niego takie zastosowanie, że tym nakładam róż i jeżeli nałożę go za dużo, to tym po prostu czystym pędzelkiem rozblendowuję go sobie w bardzo piękny, naturalny sposób, nic dodać, nic ująć. Przeciętna osoba naprawdę nie potrzebuje ani jednego różu więcej. Oraz również w tym zestawie dostajemy przecudowną paletkę rozświetlaczy. Dwa rozświetlacze znam z brązowej paletki
z paletki, którą już mam z Make Up Revolution. Natomiast te kolorki rozświetlacza przepięknie się prezentują. Naprawdę to jest również paleta w 100% wystarczająca przeciętnemu człowiekowi. Mamy tutaj bardziej takie białe rozświetlacze o wykończeniu frost, delikatnie bardziej brązowy na lato, chłodniejsze odcienie różu, troszeczkę cieplejsze odcienie. Tutaj mamy takie dwie piękne mozaiki, którymi możemy spokojnie zastąpić róż. Możemy nałożyć pomiędzy rozświetlacz a róż, dodać takiego ekstra błysku, jeżeli lubimy taki mega, mega opalizujący efekt na policzkach. Coś po prostu cudownego, również pigment jest naprawdę genialny. Nie osypują się, mają mega kremową mają mega przyjemną konsystencję. Nie nazwałabym jej konsystencją kremową, bo jest dość sucha, aczkolwiek wystarczająco kremowa, aby się nie osypywać. I za ten zestaw również zapłacimy chyba też 19,90. Patrząc na zawartość dwóch pędzli i dwóch naprawdę dużych palet, to jest bardzo, bardzo przyzwoita cena za mega dobre produkty. I tak pokrótce podsumowując, ponieważ ten film na pewno będzie trwał wieki, jeżeli jesteście osobami, które jako must have uważają wykonturowanie swojej twarzy na co dzień, zdecydowanie polecam Ultra Professional Duo Face Sculpt and Illuminate Collection. Ten zestaw jest po prostu cudowny i bardzo cieszę się, że właśnie na ten zestaw się zdecydowałam. Nie oddam go nikomu, jest genialny, naprawdę gorąco, gorąco Wam polecam, jeżeli uwielbiacie wykonturowaną twarz oraz rozświetlenie. Natomiast jeżeli nie przepadacie tak bardzo za konturowaniem, ale róż to jest dla Was coś, czego nie jesteście w stanie pominąć w makijażu dziennym, to zdecydowanie Ultra Professional Blush and Highlight Expert. Również przecudowny, z dwoma pędzelkami, coś po prostu genialnego. Natomiast jeżeli zaczynacie z makijażem i zastanawiacie się, który zestaw kupić i jak zacząć, właśnie konturować twarz, jak zacząć ją rozświetlać, chcecie się troszeczkę z tym pobawić się z różnymi odcieniami różu, to jeżeli jesteście w stanie, kupcie sobie obydwa. To jest naprawdę zestaw, to będzie wtedy taki zestaw startowy, który starczy Wam na bardzo, bardzo długo, da Wam mega dużo możliwości i na pewno się na nim nie zawiedziecie, bo te produkty są naprawdę bardzo wysokopółkowo wykonane za bardzo niskopółkową cenę. Dajcie znać, być może macie któryś z tych zestawów, może macie jeszcze jakieś pytania, chętnie nawiążę z Wami kontakt. Dziękuję serdecznie za spędzony ze mną czas i do następnego. Pa, pa!